Witajcie tym razem w takim nieco smutnym odcinku, gdyż no jak już większość z Was wie, no to nasz Polonez nieco ucierpiał w ostatnim czasie. No i ten materiał ma na celu Wam właśnie wyjaśnienia, jak to się stało. Tak samo jak i w poprzednim roku braliśmy udział w motopasterce w Jaworniku koło Myślenic. Bardzo fajna impreza, która od kilku dobrych lat nieprzerwanie trwa. Kiedy już odespaliśmy noc, przyszedł czas, aby odstawić Poloneza do garażu. Pierwszym naszym punktem było rozebranie samochodów z ozdób świątecznych, między innymi lampek, a następnie usunięcia śmieci, dlatego że jak się jeździ na takie wypady, to zawsze jest nas więcej. No i to jest normalne, że gdzieś jakieś śmieci się generują. Samochód ma usunięty termostat ze względu na wypady chociażby takie jak rajd koguta czy złombol, aby się nadmiernie nie grzał. No i już go nie montowałem z powrotem do pojazdu z tego względu, że no bez sensu, skoro w zimie się wyjeżdża zaledwie 2-3 razy na ulicę. Odpaliłem samochód, chwilkę chciałem poczekać, żeby się zagrzał. Za ten czas wszedłem do domu podziękować reszcie domowników za pomoc w ogarnięciu samochodu. Trwało to może jakieś 5 minut, no i gdy wyszedłem na zewnątrz, no to z samochodu wydobywał się już czarny dym. Jak się okazuje, wspólnie ze strażą pożarną przybyłą z Bochni, z Siedlca i Sobolowa, którym bardzo dziękuję za szybką interwencję, pojawili się naprawdę błyskawicznie. Zrobiliśmy taką małą ekspertyzę, no i pierwsze co wychodziło, no to instalacja elektryczna od świateł znajdująca się w okolicach bagażnika. A kolejna rzecz to alternator, który był podobno po regeneracji, bo no od samego początku, gdy go odebrałem, no to robił już tam problemy. Takie, że przeładowywał. Zdarzało mu się, że potrafił przeładować nawet 18 V i było to bardzo dobrze widoczne, zwłaszcza w nocy, kiedy lampy mijania zaczynały jaśniej świecić, a voltomierz, który mieliśmy zamontowany w środku, potwierdzał uszkodzenie i przeładowywanie alternatora. No ja obstawiam, że tu po prostu pech, dwie rzeczy zeszły się ze sobą. Pierwsza taka, że ta instalacja z tyłu, jak to w Polonezie, no nie jest ona jakaś wybitnie super zrobiona, plus ten alternator, no i całą sytuację uratowały szyby, które były dodatkowo przyciemnione, dlatego że temperatura sprawiła, że popękały, ale się nie rozsypały. Ta folia trzymała jeszcze je w całości. Co dalej? Jaki plan na Poloneza? No to jeżeli obserwujecie nas na Facebooku i Instagramie, to dobrze wiecie, że będziemy go odbudowywać. Muzyka.
Samochód został wstępnie już rozebrany, poczyszczony, konsola również do wyrzucenia. Za bardzo osmolona była. Zostało jeszcze zdemontować tamten boczek, wytargać szyby. Nie wszystkie są jeszcze zdemontowane. Tutaj tył mamy nowe dywaniki, które oddamy jeszcze do prania. Dodatkowo mamy nową uszczelkę szyby. Gdzieś tu w tym całym Saigonie są plusowskie boczki. Coś podobnego jak mieliśmy wcześniej, troszkę inny wzór. To też będziemy musieli wyprać i się nada. I to by było na tyle prac. Zaczyna od nowa lać. Z zewnątrz najbardziej ucierpiały tylne prawe drzwi. Temperatura była na tyle wysoka, że odparzyło lakier. A dzięki Kamilowi i Agnieszce, którzy prowadzą sklep lakierniczy w Niepołomicach, mamy materiały, żeby zabezpieczyć wszystko, żeby nam nie gniło dalej. Tak to masa, jak widzicie, brudu, opalenizna. Najbardziej ucierpiały fotele z tego wszystkiego. Też winowajcą była podsufitka, która bardzo okazała się być łatwo palna i paląc się już w całym samochodzie kapała po prostu na wszystkie inne elementy wokół. Przedostatni dzień w roku i kończymy pracę przy Polonezie z tego względu, że ruszamy jeszcze dziś wieczorem w małą podróż. No a jeżeli chodzi o szerszenia, no to tyle. Raz, że nie mamy tutaj takich warunków jak w Austrii. Dwa, że pogoda też nie dopisuje. Było kilka naprawdę bardzo mroźnych dni. Widzimy, jakie są straty. Nie jest to tak tragiczne, jak się wydawało na początku. Dość dużo czasu poświęciliśmy za to na kompletowanie części. Dzięki Wam. Dzięki postowi, który wrzuciliśmy na naszego Facebooka, zgłosiła się masa ludzi, które miała albo jakieś zbędne, niepotrzebne graty, albo w bardzo fajnych cenach odsprzedali nam elementy tapicerki. Bardzo Wam z góry za to dziękujemy. Na chwilę obecną można powiedzieć, że wszystko, co jest potrzebne do zrobienia przeglądu rejestracyjnego, mamy. Jedna rzecz tylko, na którą musimy poczekać, to jest przednia szyba. Niestety firma, która ma je w ofercie, może nam przesłać dopiero po nowym roku. Tak więc no, nie mamy się już tutaj co za bardzo spieszyć. Cieszymy się bardzo, że wszystkie graty udało nam się zebrać. Cieszymy się, że stało się tak, a nie inaczej. Mogło być znacznie gorzej. No i co no, jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję, którzy się zaangażowali w całą tą pomoc. Dziękuję jeszcze bardzo panu Konradowi Mroczkowi z Bochni, który specjalnie dla nas przyciemnił wszystkie szyby. Będzie dzięki temu szerszeń wyglądał tak jak wcześniej. A tymczasem kończymy powoli dzień. Zbieram się, gdyż tak jak powiedziałem, jedziemy jeszcze w małą trasę, ale o tym dowiecie się już zaraz. My jesteśmy już na obwodnicy Bocheńskiej wraz z Bartkiem. Siema. I kogo brakuje jeszcze do kompletu? Grzesia. Ciepło, nie? Ciepło, ciepło. Siema. Siema. Cześć. No, wszyscy są, jest tam Grzesiek z tyłu. Cześć. No, nie widać. Słabe światło. Ale tu nie o światło chodzi. Muszę potargać. Boże! Krzysiu, dziecko moje! Krzysiu! Krzysiu! Krzysiu, rodzice są! No to
Buonasera! Buonasera, witajcie! Witajcie w pokrojowym autobusie miejskim. Podejrzewam, że żywy stąd nie wyjdzie nikt. No jak trzeba! Dobrego. Kierujemy się do miasta Sopot. Do czego? Ja nie stąd! Zdaje się! Tam. No i? Płynie rower, płynie wodny, jak w niego... Dziecko płynie! Będzie płynie! Kiedy rozdaszuj w głowie, cały świat nabiera treści! Chyba ciastek ci na morcie usiądzie! Słodzonek morskich opowieści! Słodzonek morskich opowieści!